Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam na imię Hania, a to mój mąż, były ksiądz Jerzy. Dzień dobry. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, dokąd zmierza Kościół katolicki, więc może teraz, troszkę dla odmiany, odpowiesz na pytanie, dokąd zmierzają biblijni chrześcijanie? Biblijni chrześcijanie zmierzają na spotkanie z Jezusem twarzą w twarz. Tak czy inaczej, w kontekście czasów ostatecznych możemy powiedzieć, że biblijni chrześcijanie jako duchowy Kościół Jezusa Chrystusa przygotowują się na spotkanie z Nim jako oblubieńcem, bo w ten sposób właśnie On to przedstawił, Jezus w Biblii, kiedy powróci jako oblubieniec na spotkanie swojego Kościoła, wybranych, którzy do Niego należą, którzy wcześniej zawierzyli Mu, oddali Mu swoje życie i zostali przez Niego przygotowani. To w takim razie, czy katolicy nie spotkają się z Jezusem? Nie można jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ to zależy od serca człowieka, a tylko Bóg zna serce człowieka. Ale ze względu na to, co głosi oficjalnie Kościół katolicki przez swoich duchownych, jest ogromne niebezpieczeństwo, że bardzo wielu albo większość katolików może nie spotkać się z Jezusem. To wymaga dłuższego wywodu, ale postaram się w skrócie. No właśnie, jakbyś coś powiedział, bo to powiedziałeś bardzo takie mocne zdanie. Kościół katolicki oficjalnie nie głosi nauki apostołów, czyli nie głosi pełnej Ewangelii. A istotą dobrej nowiny Ewangelii jest nauka o zbawieniu z łaski przez wiarę, jak dodaje Paweł, apostoł w liście do Efezjan, na przykład 2:8. Z łaski przez wiarę. Po co? Po to, żeby nikt z ludzi się nie chlubił, że sam załatwiłem sobie zbawienie. Kościół katolicki, który pozostał na tych pozycjach, że sama wiara nie wystarczy, i to oficjalnie od Soboru Trydenckiego po wystąpieniu Lutra, stwierdził, że kto by wierzył właśnie w zbawienie z łaski przez wiarę, tylko przez samą wiarę, przez zawierzenie Jezusowi, dlatego że On umarł na krzyżu, gdyby ktoś na tym oparł swoje zbawienie, to niech będzie wyklęty. Więc Kościół katolicki w osobach oficjalnych swoich czynników zaprzeczył nauce apostołów w najistotniejszym sformułowaniu dotyczącym właśnie zbawienia. Dlatego stąd wynika to niebezpieczeństwo. Bo ta nauka, rozumiem, ciągle jest, to jest w doktrynie, tak? To jest niezmienne już, tak? No, więc orzeczenia Soboru Trydenckiego, Soborów w ogóle na czele z papieżem, według ich mniemania, który jest nieomylny, są nieodwołalne. Tak. Sami taką formułę przyjęli i teraz nawet gdyby ktoś chciał, nikt nie potrafi odkręcić tego straszliwego błędu. Są oczywiście pewne, jest męcenie i mydlenie oczu, mącenie wody. Zbierają się komisje, które stwierdzają, że no nie, że teraz już wszyscy zgadzamy się, że wierzymy zbawienie przez wiarę z łaski, ale to są komisje, które nie mają żadnej przecież władzy, żadnej kompetencji. Wciąż głową Kościoła jest papież, a póki co nikt nawet nie próbował odwołać tych dekretów Soboru Trydenckiego, więc one wciąż obowiązują. Tak, właśnie. Ciągle odpowiadam na pytanie, czy katolicy spotkają się z Jezusem, bo tutaj troszkę popłynąłeś dalej, więc wróć do tego, że istotą nauki apostolskiej jest to wiara w zbawienie, wiara w śmierć Jezusa na krzyżu. A katolicy wciąż będą podkreślać, że sama wiara nie wystarczy, że muszą być uczynki. Stąd trwa cała nauka o uczynkach, o odpustach i tak dalej, o zasługiwaniu na zbawienie. Ale jeszcze wróćmy do tego, do Kościoła. Kościół
w Biblii nie jest przedstawiony jako instytucja, organizacja. Kościół w Biblii jest rzeczywistością duchową. Tych, którzy zawierzyli właśnie Jezusowi, poszli za Nim i należą do Niego. Więc sam akt zawierzenia Jezusowi, zawołania do Niego, aby nas uratował, jest przepustką do nieba. Aha. Ten, kto z katolików to zrobił, tą istotną rzecz, wypełnił tą istotę Ewangelii, ten będzie zbawiony. Żadna przynależność do takiego czy innego kościoła nie daje przypustki do nieba. Tylko nasza postawa serca wobec Jezusa. Dobrze. W takim razie, czyli jaką tą postawę serca powinniśmy mieć? Postawę serca, tylko Jezus ją zna oczywiście. Poddanie Jezusowi, czujności, bycia gotowym, trzeźwości w ocenie sytuacji właśnie w kontekście czasów ostatecznych, że Jego przyjście się zbliża i trzeba być gotowym, albo trzeba właściwie pozwolić Mu, aby On nas przygotował na swoje przyjście, bo jest to przedstawione jako obraz oblubieńca, który przychodzi, a Kościół jako oblubienica, Panna Młoda, która jest przez Niego przygotowywana, jak w Apokalipsie określona jest bez skazy i zmarszczki, czy czegoś nieodpowiedniego, doskonale przygotowana na spotkanie z Nim. Dobrze, żeby każdy z nas w takiej społeczności Kościoła, który jest przez Niego przygotowany, się znalazł. Dokładnie o tym mówi przypowieść Jezusa o pannach. Tak? Pięciu pannach mądrych i głupich, czy też roztropnych i nieroztropnych. To może przeczytasz, tak? Bardzo proszę. Jest to 25 rozdział Ewangelii według Mateusza. Posłuchajmy uważnie. Wtedy Królestwo Niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swoje lampy, wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było bezmyślnych, pięć przezornych. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Przezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk: Pan Młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Panny się ocknęły i wzięły do rąk lampy. Bezmyślne poprosiły przezorne: Ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to: Nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedających i u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły na wesele i drzwi zamknięto. Potem zaś nadeszły pozostałe panny i zawołały: Panie, Panie, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział: Zapewniam was, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Jezus w przypowieści zachęca nas, żebyśmy byli czujni, żebyśmy czuwali, a przede wszystkim, żebyśmy wypełnili najważniejszą prawdę wynikającą z Ewangelii, żebyśmy Jemu zawierzyli, zawołali do Niego: ratuj nas, tylko Ty możesz nas uratować. Dzięki Tobie możemy być zbawieni. Ten akt wiary wynikający z świadomej naszej decyzji, z głębi serca, jest przepustką do nieba. Ten, kto to zrobi, będzie zbawiony i będzie przygotowywany na spotkanie z Nim, jeżeli Go tutaj zastaniemy, kiedy
powtórnie wróci. Warto w takim razie pomyśleć, w jakim kościele jestem, co w nim naprawdę jest głoszone i dokąd zmierzamy. Może warto poszukać wspólnot biblijnych chrześcijan, którzy głoszą pełną Ewangelię. Dziękuję Ci, Jurku, za te słowa. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych odcinków. Do zobaczenia. Do zobaczenia.